sesji Rady Dzielnicy 12. Na podstawie załączonej listy obecności stwierdzam, że posiadanie jest prawomocne. Serdecznie chciałbym przywitać gości pana naczelnika oddziału Straży Miejskiej, pana Mariusza Janika oraz panie przedstawicielki Fundacji Stańczyka, panią Annę Oborską i panią Jolantę Goły oraz pana przedstawiciela portalu Krokocin 24, pana Piotra Fąfary. Na podstawie załączonej listy obecności stwierdzam, że posiadanie jest posiadamy kworum, a więc posiedzenie jest prawomocne i otwieram 27. sesję Rady Dzielnicy 12 z następującym porządkiem obrad. Przyjęcie protokołu 25. sesji Rady Dzielnicy 12, podjęcie uchwał w sprawach bieżących uchwał. Mamy to A do A, może po skrócie przedstawię. Punkt A, delegowanie Rady, projekt zarządu. Punkt B, przebudowa skrzyżowania. Punkt C, projekt Komisji Zdrowia, ponowne zawarcie umowy najmu. Punkt D, w sprawie listy rankingowej zadań Komisja Zdrowia, zadań powierzonych Komisja Zdrowia. Punkt E, w sprawie opinii projektu uchwały Rady Miasta w sprawie godzin otwarcia aptek krakowskich, projekt Komisji Zdrowia. Punkt E, w sprawie korekty uchwały nr 325, projekt Komisji Zdrowia. Punkt E, w sprawie zmiany zakresu rzeczowego zadania Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 12, projekt zarządu. Punkt H, w sprawie realizacji zadań powierzonych w zakresie prac remontowych dróg i chodników, projekt grupy rady. Czy ktoś z państwa lub grupa radnych chciała wnieść uwagi do porządku obrad? Nie widzę wobec powyższego. Ja jako przewodniczący wnoszę następującą. W punkcie po przedstawieniu porządku obrad będzie informacja pana naczelnika komendy oddziału Straży Miejskiej, pana Mariusza Janika. To będzie w punkcie trzecim. Wszystkie pozostałe punkty przechodzą dalej.